Cześć dziewczyny! Dzisiaj w tym krótkim filmiku pragnę Wam pokazać, w jaki sposób malować rzęsy, aby je wywinąć i żeby to wywinięcie było trwałe na cały dzień. Także zapraszam Was do tego krótkiego filmiku z poradą. Ok dziewczyny, przechodzimy do malowania rzęs, także pokażę Wam, w jaki sposób te rzęsy malować, aby tylko przy pomocy właśnie tuszu, tutaj mam Idali 3D Mascara, jak przy pomocy tuszu rzęsy pięknie wywinąć, bez używania zalotki i jak zrobić właśnie, żeby te rzęsy wyglądały naprawdę na dobrze pomalowane, przede wszystkim wywinięte. No to zaczynamy. Tusz, który dzisiaj wybrałam, ma taką silikonową szczoteczkę i przyznam, że taką silikonową szczoteczką mnie się najlepiej właśnie rzęsy maluje, wywija, rozczesuje. Zaczynam malować rzęsy. Jak widzicie, tutaj mam lewe oko pomalowane właśnie tym tuszem, dwie warstwy, bez użycia zalotki. I zaraz Wam pokażę, jak ja maluję rzęsy i w jaki sposób ja przy pomocy tylko szczoteczki je wywijam do góry. Najpierw warto te rzęsy delikatnie przeczesać w ten sposób od dołu i do góry. Bardzo ważne, żeby też te rzęsy malować od góry. I jak maluję, to od nasady i oko przymyka, a szczoteczka idzie do góry lekko zygzakowatym ruchem i takim jakby nawijającym. Takim nawijająco rolującym i do góry, czyli zygzak, przymykam do góry, zygzak, przymykam i do góry i tak na całej długości oka. Dla mocniejszego jeszcze wwinięcia możemy te rzęsy tutaj przy końcach tak jakby wygiąć w formie łuku i przytrzymać i puścić. Pamiętajcie, aby przy malowaniu rzęs się nie spieszyć, dlatego że bardzo łatwo ten efekt popsuć i zrobić sobie po prostu masakrę. Tak wygląda pierwsza warstwa. Ja zaraz przejdę do dolnych rzęs. Na razie tutaj tą pierwszą warstwę zostawiam. Jeżeli mamy rzęsy bardzo krótkie, te na dole, to warto malować nie w ten sposób, tylko samym czubeczkiem tutaj główki tuszu, czyli właśnie w ten sposób. Pamiętajcie, że jeżeli nam się zrobi jakaś tutaj kropka nieestetyczna, to zawsze możecie zrobić w ten sposób i nadmiar zebrać. Ja chwilkę sobie poczekam. To, co jeszcze fajnego z tym tuszu, to to, że oprócz tej silikonowej właśnie szczoteczki, dosyć takiej gęstej konsystencji, niestety tutaj na czubku się zbiera i ten nadmiar trzeba zebrać, możemy uzyskać efekt wydłużenia, pogrubienia, rozdzielenia. Jeszcze chwilkę sobie poczekam i zaraz będę nakładać drugą warstwę i wtedy zobaczycie zdecydowanie mocniejszy efekt. Aczkolwiek tusz ten nie daje bardzo dramatycznego efektu. Nie jest to efekt porównywalny z tuszami Lancôme czy Diora. Bardziej jest to tusz na dzień, aczkolwiek można uzyskać z nim bardzo ładny i moim zdaniem dosyć spektakularny, ale nie przesadzony efekt na dzień. Teraz zabieram się za nałożenie drugiej warstwy tuszu i takim samym ruchem, czyli zygzakowato do góry i z lekkim przymknięciem powieki nakładam drugą warstwę. Czyli znowu od nasady przymykam rzęsy delikatnie ruchem zygzakowatym, tak w formie łuku i do góry i puszczam. Jest jeszcze jeden sposób, jak podkręcić właśnie rzęsy bez użycia zalotki. Można jeszcze przy tego typu szczoteczce rzęsy nawinąć tak jakby na wałek, tylko to wtedy trzeba zrobić w ten sposób i po prostu tak nakręcić jakby do wewnątrz te rzęsy, ale uwaga, jest to dosyć ryzykowne, dlatego że można te rzęsy bardzo łatwo się prezentują rzęsy delikatnie wywinięte właśnie tylko przy pomocy tuszu. Ja ten tusz osobiście bardzo lubię, bardzo często po niego sięgam. Jest to moje drugie opakowanie, także możecie sobie zobaczyć, jak te oczka wyglądają. Po malowaniu tylko tym tuszem bez użycia zalotki oko jest otwarte, rzęsy nie idą w dół, I to, co ważne, to, że to wywinięcie utrzyma się przez cały dzień. Ok, dziewczyny, to wszystko w tym filmiku, jak malować rzęs, je wywinąć. To wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Za jakiś czas będzie kolejny film poświęcony rzęsom. Także dzięki za oglądanie, za subskrypcję, za lajki i do zobaczenia w kolejnym wideo. Pa, pa!